W początku lipca nastąpiło wydarzenie, które było katalizatorem. Mianowicie do Warszawy 6 lipca przyjechał prezydent Donald Trump, żeby wziąć udział w forum państw Trójmorza. I powiedział na konferencji prasowej, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Jestem pewien, że ta deklaracja prezydenta Trumpa zapaliła w Berlinie czerwoną lampkę alarmową. Już nie możemy dłużej czekać. Trzeba z Polską zrobić porządek. Dlaczego? Dlatego, że ewentualna realizacja projektu Trójmurza godzi w trzy ważne niemieckie interesy. Po pierwsze, podważa niemiecką hegemonię w Europie. Po drugie, blokuje program, projekt budowy Czwartej Rzeszy, w który Niemcy już tyle przecież zainwestowały. I wreszcie, umożliwiłby krajom środkowej Europy strząśnięcie z siebie tych skrępujących je więzów nałożonych przez niemiecki projekt Mittel Europa z 1915 roku. Niemcy zrobią wszystko, żeby ten projekt zablokować, a najprostszym sposobem zablokowania tego projektu jest doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce, w efekcie którego Polska zostałaby wycofana z projektu Trójmorza, który bez Polski nie ma sensu. Nie ma po prostu sensu. No i w lipcu, w związku z tym, w lipcu już jak prezydent Trump pojechał sobie do domu, w lipcu nasza złota pani odbyła 45-minutową rozmowę telefoniczną z panem prezydentem Dudą, po której to rozmowie pan prezydent Duda oznajmił, że zawetuje ustawy sądowe. No i zrobił to dokonał w ten sposób felonii wobec swojego wynalazcy, pana prezesa Kaczyńskiego. Felonia to jest takie pojęcie z czasów średniowiecznych. To felonia, felonii dopuszczał się wasal, który buntował się przeciwko swojemu suzerenowi. No i pan prezydent Duda dokonał felonii. W rezultacie, no i kiedy dokonał tej felonii, to już się był chyba świadomy tego, że utracił bezwarunkowe poparcie Prawa i Sprawiedliwości. A jeszcze trzy lata, prawie miał do końca kadencji, w związku z tym no, musiał się rozejrzeć za jakimiś nowymi przyjaciółmi. I stare Kiejkuty natychmiast się zgłosiły. Natychmiast się zgłosiły, ale nie za darmo. Jak nam przyniesiesz na tacy głowę Antoniego Macierewicza, a to wtedy pogadamy. No i pan prezydent Duda 15 sierpnia mogliśmy się przekonać, że się zgodził, bo przemawiając na, z okazji święta Wojska Polskiego przed defiladą wojskową, powiedział: Armia jest jedna i nie wolno jej dzielić co było wyraźną polemiką z kuracją przeczyszczającą, którą w naszej niezwyciężonej armii właśnie przeprowadzał minister Antoni macierewicz nienawidzony. No to oznaczało, że zachwiał się system władzy stworzonej przez naczelnika państwa, który oparł swoją, że tak powiem, pozycję naczelnika państwa na dwóch nogach. Prezydencie Dudzie i Bea Szydło. No i ta jedna noga się złamała. A pan prezes Kaczyński bardzo szybko się przekonał, że na tej drugiej nodze też nie może się pewnie oprzeć, dlatego że ona czerpie siłę z niego, a nie odwrotnie. No i to się dlatego nastąpiła głęboka rekonstrukcja rządu. Dlatego nastąpiła głęboka rekonstrukcja rządu, której celem było tak naprawdę wyrzucenie za burtę rządowej pirogi na pożarcie krokodylom z nienawidzonego ministra Macierewicza. Pa, w, takiej, w takim opowiadaniu złamana szabla Gilbert Chesterton takie, taki dialog tam prezentuje. Gdzie mądry człowiek ukryje liść? No i odpowiada, w lesie. A jak nie ma lasu, to, to gdzie ten liść ukryje? A to mądry człowiek zasadzi las, żeby ukryć w nim liść. No i ta rekonstrukcja, głęboka rekonstrukcja rządu, to była właśnie po to, żeby ukryć w nim to był las zasadzony, po to, żeby ukryć w nim liść w postaci znienawidzonego. Antoniego Macierewicza. Dymisja Antoniego Macierewicza w moim przekonaniu oznacza, że pan prezes Kaczyński cofa się na całej linii. System władzy, jaki stworzył, po prostu mu się zawalił. Ja w ogóle oceniam pana prezesa Kaczyńskiego jako wirtuoza intrygi, ale takiego, który zawsze potyka się o własne nogi na końcu. No to właśnie teraz tak jest. Skoro pan prezes Kaczyński cofa się na całej linii, a tu mamy spektak spektakularny widok, bo nie dość, że z Ministerstwa Obrony odszedł znienawidzony minister Macierewicz, a tam rzeź Macierewiczątek trwa. A kto zajmuje ich miejsce? Ano, faworyci starych kiejkotów, którzy wracają na upatrzone pozycje. Także pan, pan prezes Kaczyński cofa się na całej linii. No, jak się cofa na całej linii, to dobrze jest postawić pytanie, a dokąd się cofa? Wszystko wskazuje na to, że cofa się pod żydowski parasol ochronny, który obiecał rozpiąć nad nim nasz najnowszy przyjaciel, pan Daniels. Pan Daniels. No i już nawet znamy cenę, jaką Polska będzie musiała za to zapłacić. Bo 12 grudnia ubiegłego roku, a więc w dzień po zaprzysiężeniu pana Mateusza Morawieckiego na premiera, Senat Stanów Zjednoczonych jednogłośnie przyjął akt numer 447, który daje rządowi Stanów Zjednoczonych, jeśli zostanie uchwalony oczywiście, bo to jeszcze tam proces legislacyjny się toczy. Dałby rządowi Stanów Zjednoczonych pozory legalności dla wywierania na Polskę nacisków, żeby Polska zadośćuczyniła żydowskim roszczeniom majątkowym. Najbardziej niebezpieczny jest punkt trzeci tego aktu, który stanowi, że przychody z własności bezdziedzicznej, bo ten akt takiego używa sformułowania, mają być przeznaczone na wspieranie ocalałych z Holokaustu, na finansowanie edukacji o Holokauście i na inne cele. Już mniejsza o tym, jakie to inne cele, ale z brzmienia tego punktu trzeciego wynika logicznie że ta własność bezdziedziczna na terenie Polski musi zostać wyodrębniona choćby po to, żeby wiedzieć, jakie przychody przynosi, bo inaczej to się nigdy nie dowiemy, jakie by przychody przynosiła, więc musi zostać wyodrębniona, a skoro zostanie wyodrębniona, no to ktoś musi nią zarządzać, choćby po to, żeby rozdzielać te przychody zgodnie z dyspozycją punktu trzeciego. To no nie trudno się domyślić, że zarząd będzie wyjęty z jakiegokolwiek czynnika polskiego, że tym, tym zarządem zajmie się jakieś żydowskie gremium prawdopodobnie złożone z przedstawicieli organizacji pozarządowych, które współpracować mają z departamentem Stanu, z sekretarzem Stanu Stanów Zjednoczonych, o, to, o który ma dwa razy do roku składać Kongresowi sprawozdania, jak to jest wykonywane. Polonia amerykańska podjęła desperacką próbę zablokowania tego aktu. O wczoraj dostałem telefon z Waszyngtonu, że przedstawiciele polonii amerykańskiej w kongresie. Rozdają 48 kongresmenom, którzy są w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, petycję stosowną z ekspertyzą prawną, żeby nie, da, nie, nie rekomendowali pozytywnie tego, tego projektu. Bo jeśli tak, to. No i na ten lobbying polski, desperacki, powiedzmy sobie szczerze. Natychmiast przyszła riposta ze strony przeciwnej. W TVN, w telewizji TVN, ukazał się jako rewelacja odgrzewany kotlet sprzed roku prawie w relacji z obchodów urodzin Hitlera, gdzieś tam w krzakach jakichś. Jestem prawie, do, prawie święcie przekonany, bo to, ten, te relacje nakręcił pan, Knit, pan Kittel, którego podejrzewam o niebezpieczne związki ze starymi Kejkuty. I to od lat go podejrzewam. Pan Kittel prawdopodobnie zainscenizował ten materiał po to, żeby na wszelki wypadek był pod ręką. No, i tutaj pewne światło nam rzuca na całą tę sprawę struktura własnościowa TVN-u. Otóż po konferencji naukowej MOST w czerwcu 2015 roku TVN został sprzedany takiej amerykańskiej firmie. Ona ma siedzibę w stanie Tenezji, w Knoxville w stanie Tenezji. Scripps Network Interactive. Ale właścicielem ten, tej firmy Scripps Network Interactive jest inna firma Discovery Communication, której prezesem jest pan Danie, Dawid Zasław z pierwszorzędnymi warszawskimi korzeniami. On organizował pielgrzymki w 2015 roku, pielgrzymki ocalałych do obozu w Auschwitz razem ze Stevenem Spielbergiem. To właśnie on. No to trochę lepiej rozumiemy, dlaczego w TVN-ie akurat się teraz to ukazało, no bo w Stanach Zjednoczonych informacja o tym, że w Polsce panoszą się naziści, po lasach tam hulają, jakieś sabaty odprawiają, budki palą i tak dalej, no to robi wrażenie. To robi wrażenie, to nie to, co to trzeba, to trzeba z nimi zrobić porządek, to z tą dziczą, bo co, co oni tu jeszcze wymyślą, prawda? Charakterystyczne jest to, że rząd ani pan prezydent, ani rząd, ani słowem się nie odezwali w tej sprawie. Mówię jedynie Polonia Amerykańska próbuje desperacko lobbować. Natomiast rząd się zachowuje tak, jakby go to w ogóle nie obchodziło, to może świadczyć o, znaczy można to sobie interpretować na dwa sposoby. Natomiast na, ten, na, ten, na tych nazistów. Zareagowali wszyscy potężnym klangorem i pan prezydent i rząd dali się wkręcić w tę aferę. Pan prezydent już tu mówi, że tu nie mają prawa tutaj tego, a pan minister Brudziński, tam właśnie, że będzie ich dosił gołymi rękami, no a potem w ogóle że zdelegalizuje wszystkie ugrupowania narodowe. I tu mi nasuwa się taka bardzo przykra rzecz, bo był wczoraj w Warszawie pan Rex Tillerson, sekretarz stanu, Stanów Zjednoczonych. Odbył rozmowę z naczelnikiem naszego państwa, Jarosłem Kaczyńskim. Na konferencji prasowej prezydent Kaczyński został zapytany, czy sprawa aktu 447 była przedmiotem rozmowy? Powiedział, że nie. Z gniewem powiedział, że nie. To znaczy, że. Co to może znaczyć? Proszę Państwa, to może znaczyć straszną rzecz, że rząd już coś wie, czego my nie wiemy, co ma być tajemnicą do ostatniej chwili. Że rząd, że władze Rzeczypospolitej mogły z, z, poczynić jakieś obietnice w tej sprawie, i dlatego teraz nie odzywają się nawet słowem. I dają się wkręcać bo to, że się dają wkręcać, to może świadczyć o dwóch rzeczach albo dlatego, że są głupi. To jest możliwe oczywiście i nie zdają sobie sprawy, że uczestnicząc w tym klangorze, dając się wkręcać w tę aferę, tym samym wobec opinii światowej potwierdzają, że Polska ma jakiś problem z nazistami. Że to jest jakiś problem, że tu trzeba robić porządek z nimi. Albo nie są głupi, bo takie przypuszczenie byłoby niegrzeczne. Nie są głupi. Tylko po prostu odgrywają swoją rolę. A zapowiedź zdelegalizowania wszystkich ugrupowań narodowych, co może oznaczać oczyszczenie przed pola, przed szlachtą jeruzalimską, żeby miało ułatwione zadanie. To jest straszne podejrzenie. No ale, ale jest. Ale jest. I tym optymistycznym, no trudno powiedzieć, że optymistycznym akcentem. Tu zresztą trzeba powiedzieć, że Żydzi zachowują się tak, jak już by to się stało. No mamy właśnie przykład wczoraj. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, wprowadzając tam przepis penalizujący, takie opowieści o polskich obozach koncentracyjnych, tam polskich obozach z śmierci. No, wydawało się, że oczywista oczywistość, prawda? Ja akurat jestem przeciwny takim regularom, ale to mniejsza o to, co tam ja myślę. Otóż ku zdumieniu powszechnemu, żeby nie powiedzieć zgorszeniu powszechnemu, na tę ustawę tę ustawę oprotestowała pani Ambasador Izraela. Twierdząc, że ona hamuje swobodę badań naukowych. No jeżeli badania naukowe mają, doprowadzać do, mają doprowadzić do tego, że to Polska była wynalazcą tych obozów przeciw, dla Żydów, no to do diabła z takimi badaniami naukowymi, prawda? Tu chodzi o... Proszę państwa, Naprawdę, no i, i jaki, jakie żądanie premier Netanyahu wysunął, że Polska powinna takie inicjatywy legislacyjne uzgadniać z Izraela. No po prostu nie mieści się to w głowie, chyba że już jakieś decyzje w tej sprawie zapadły. No, a jeśli tak, to wszystko się nagle staje jaśniejsze, bardziej zrozumiałe. Ale to jest wiadomość straszna. To jest wiadomość straszna. Być może dlatego pan prezes Kaczyński na ostatniej miesięcznicy smoleńskiej zaapelował do swoich wyznawców, że mu ufali. Że mu ufali. No co im pozostało? Że mu ufali, że idziemy razem w tym samym kierunku. To może być nawet prawda, bo szczury idą w tym samym kierunku co szczurołap, tylko każdy w innym celu. Dziękuję bardzo.